kanał Niebajki. Zaprasza do wysłuchania słuchowisk adwentowych. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały. Egzorta na czwartą niedzielę Adwentu. O grzechu. Czas Adwentu jest czasem pokuty, oczyszczenia duszy z grzechów, pojednania się z Panem Bogiem. Wynika to z dzisiejszej Ewangelii, gdzie podobnie jak w poprzednich niedzielach jest mowa o świętym Janie Chrzcicielu, wzywającym ludzi do pokuty. Żeby odczuć potrzebę pokuty, trzeba przede wszystkim wiedzieć, co to jest grzech, jakie są jego skutki. Tego nam właśnie najbardziej brakuje. Z grzechami ma się rzecz podobnie jak z chorobami ciała. Nie jeden człowiek lekceważy swe zdrowie. Kiedy zachoruje ciężej, wtedy dopiero umie ocenić, co warte zdrowie. Stąd zdanie Kochanowskiego: szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, ile kosztujesz, aż się zepsujesz. Zupełnie to samo z duszą. Lżejsze grzechy nie jeden sobie ma za nic. Kiedy wpadnie w grzech ciężki jeden i drugi, kiedy go zaczną trapić zgryzoty sumienia, kiedy ujrzy przed sobą śmierć i sąd Boży, wtedy dopiero poznaje, co to grzech. Wtedy dopiero chciałby się poprawić. Ale czasem już za późno i umiera w rozpaczy. Zdarza się to zwłaszcza u tych ludzi, którzy ciężkie grzechy sobie lekceważą albo je na spowiedziach tają. Żeby uniknąć podobnego losu, myślmy zawczasu o tym, co to jest grzech i jakie straszne są jego skutki. To właśnie będzie przedmiotem dzisiejszej nauki. Chcąc zrozumieć, co to jest grzech, trzeba by wprzód pojąć, choć w przybliżeniu, kim jest Bóg. Bo grzech jest walką człowieka z Panem Bogiem. Jest buntem przeciw woli Bożej. Jest przekroczeniem prawa Bożego. Trzeba by ogarnąć wszechmoc Bożą. Człowiek chełpi się ze swej siły, ze swych dzieł. Stawia wspaniałe gmachy, buduje spiżowe i granitowe pomniki. Wznosi ogromne miasta i myśli, że będą stać wiecznie. A tu jedno trzęsienie ziemi, jedna powódź, jeden pożar potrafi to wszystko zniszczyć. Taka jest potęga sił natury, czyli Pana Boga. I z tym Bogiem Wszechmocnym człowiek śmie walczyć, śmie łamać Jego prawa, śmie Go obrażać. Żeby poznać, co to grzech, trzeba by wprzód zgłębić dobroć Bożą, miłość i miłosierdzie Boże względem ludzi. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Dla zbawienia ludzi Syn Boży stał się człowiekiem. Narodził się w stajence, umarł na krzyżu, pozostał z nami w tabernakulum i daje się nam na pokarm w Komunii Świętej. Czy może być większa dobroć i miłość? I tę miłość grzesznik odrzuca, tą dobrocią gardzi, tymi łaskami pomiata. Jak gdyby bluźnierczo mówił: wiem, Boże, żeś dobry nieskończenie, ale nie dbam o Twoją miłość. Nie dbam o Twoje łaski i dary. Żeby zmierzyć złość grzechu, należałoby wprzód pojąć piękność nieba, skosztować choć na chwilę szczęścia, jakiego tam doznają aniołowie i święci. Odczuć ich zadowolenie z oglądania Pana Boga, które nigdy, nigdy nie będzie miało końca.
musi grzech być czymś strasznym, jeżeli nas pozbawia na wieki tego szczęścia. I wystarczy jeden grzech, żeby nas nieba pozbawić. Żeby się przekonać, co to grzech, trzeba by zaglądnąć do piekła, spróbować strasznych mąk, jakich doznają czarci i potępieńcy, słyszeć ich przekleństwa, ich rozpaczliwe jęki, które nigdy nie umilkną. Trzeba by przestąpić tę straszną bramę, na której jeden z największych poetów chrześcijańskich, Dante, umieścił napis: przeze mnie droga do boleści grodu, sprawiedliwości boskiej jestem dzieło. Wy, co wchodzicie tu, rzućcie nadzieję. Patrząc na męki piekielne, zrozumielibyśmy, co to jest grzech. Bo piekło to nic innego, tylko kara Boża za grzech. Jeden grzech ciężki wystarczy, żeby nas w piekło wtrącić. Żeby mieć pojęcie dokładne o grzechu, trzeba znać piękność duszy ludzkiej. Dusza w stanie niewinności i łaski Bożej jest tak piękną, tak wspaniałą w oczach Boga i aniołów, że żadna rzecz ziemska nie zdoła jej dorównać. Uczyniłeś go mało co mniejszym od aniołów. Cóż czyni grzech z duszą? Odbiera jej tę nadprzyrodzoną piękność, odbiera jej łaskę boską, zabija ją, choćby to był tylko jeden grzech ciężki. Żeby zobaczyć złość grzechu, trzeba by ujrzeć szatana, tę istotę najnędzniejszą, która stała się synonimem wszelkiej brzydoty i złości. Szatan był niegdyś aniołem, duchem czystym i pięknym, ozdobą nieba. Cóż go tak zeszpeciło i do gruntu zepsuło? Co go uczyniło godnym wiecznych mąk? Grzech, i to jeden, i popełniony myślą. Ale jeszcze tu na ziemi zdarzają się liczne przykłady strasznej szkody i kary, jaką grzech na człowieka sprowadza. Idź do szpitalów i klinik, i do wszystkich chorych, gdziekolwiek oni się znajdują. Przypatrz się ich kalectwu, ich strasznym, rozlicznym chorobom, operacjom, konaniom. To wszystko skutki grzechu, bądź pierworodnego, bądź osobistych. Otoś już zdrów i nie grzesz więcej, aby ci się co gorszego nie stało. Odzywa się Pan Jezus do paralityka, 38 lat leżącego. Cóż to jest śmierć? Kara za grzech. I możnaż wobec tego wszystkiego grzechu się nie lękać, nie wstydzić, nie żałować? Możnaż mówić: zgrzeszyłem, a cóż mi się stało? O ślepoto najwyższa, o szaleństwo nad szaleństwa, słusznie Pismo Święte wkłada w usta potępieńców te słowa: my, głupi, napracowaliśmy się na drogach nieprawości, a drogi Pańskiej nie znaliśmy. Co nam pomogła pycha, albo chluba bogactw, co nam przyniosła? Ale nie trzeba sięgać daleko. Jeszcze na tym świecie, szczególnie przed śmiercią, niejeden człowiek poznaje, czym jest grzech, i gorzko za grzechy żałuje. Bracie drogi, wiedz zatem, że grzech jest największym nieszczęściem, jakie cię spotkać może. Nie lekceważ sobie grzechu, choćby najmniejszego. Unikaj grzechu, a za popełnione grzechy szczerze żałuj i spowiadaj się z nich, szczególnie teraz, w czasie Adwentu. Boże, któryś powiedział, że nic zmazanego nie wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, daj nam poznać złość
i szkaradę grzechu. Napełnij nas wstrętem i obrzydzeniem do tego wszystkiego, co Ciebie znieważa i boskie Twe serce zasmuca, a nam zgubę gotuje. Zbaw nas od grzechu, tego największego i jedynego zła.